nie da się wytłumaczyć, nie uwzględniając pierwiastka duchowego, o czym czytamy w Biblii. Bo jeżeli byśmy tutaj te słowa dosłownie zinterpretowali na niebios, tak jak powiedziałeś, czyli stworzenia duchowe i ziemię, no tutaj trudno by powiedzieć, może w duchu katolickim, że tam piekło jest i na tamtych, tak, że w ziemi to oni są tartarze. Ale tu raczej logiczniejsze jest to, co powiedziałeś, ziemię, czyli ludzi, którzy żyli, którzy żyją w danym czasie. To jest bardzo logiczne. Natomiast alegorycznie, znaczy można by też jeszcze to wziąć, tak jak to mówisz, Bóg stwarzając nasz wszechświat, my do końca go nie znamy. Tu film Avatar trochę pokazuje te połączenia między formami zwierzęcymi, tak to nazwę w skrócie, i roślinnymi. To jest fantazja, ale trochę jakby może w pewnym sensie oddaje tą myśl, że my może nie znamy tego, jak tutaj jest to wszystko połączone. Że może to wszystko oddziaływać jedno na drugie. Tak jak to jest powiedziane, że ziemia jest skażona, ziemia musi szabat, czyli jest taka personifikacja, że ziemia też musi odpoczywać. Jest coś w tym na rzeczy, o tak bym to określił. Do końca nie znamy tego, ale są pewne symptomy, że coś jest bardziej subtelnego, co my nie przyswajamy, nie rozumiemy. Tak bym to określił. No dobrze, coś jeszcze. Tu się ciągle, ja tu już mówiłem, tu się ciągle przewija, że Bóg ostrzega przed innymi bóstwami, przed służeniem ją czcząc, czyli gloryfikacja. Bo to bóstwo nie musi być z drewna, z kamienia, jakiś posąg, jakiś obraz może to być. Tutaj Paweł chyba powiedział, że brzuch może być bogiem, czyli mogą być pewne wyimaginowane rzeczy, które człowiek sobie wymyśli i oddaje im hołd. Tu w pewnym sensie to, co mam na myśli, jest tak zwane hobby, ale takie hobby, zafiksowane hobby, że to hobby może być w pewnym sensie już bóstwem, że całe życie człowiek podporządkowuje temu hobby. To w tym znaczeniu chcę powiedzieć, że to może stać się takim bóstwem niematerialnym. Różne doktryny też mogą stawać się bóstwem. Tak teraz mi przychodzi do głowy, że to Duchu Świętym, tak, za zafiksowanie się na jakiejś jednym przejawie też może być w pewnym sensie. W pewnym sensie. Bóstwem może być też moim zdaniem autorytet religijny zamiast autorytetu Bożego, co mamy miejsce w wielu społecznościach, że prędzej się słucha, prawda, pastora, kogoś, kto uważany jest oficjalnie lub nieoficjalnie za proroka, traktuje się jego zdanie wyżej niż Słowo Boże. Masz też na myśli tak zwane ciało kierownicze? Ale nie tylko. Tak również, ale nie tylko. Bo każdy człowiek jest jednak odpowiedzialny sam za siebie. Wyobraźmy sobie, że staje przed Stwórcą i mówi, no mój pastor czy mój jakiś przewodnik duchowy powiedział tak i tak. No i co odpowie na to, że miałeś taki sam dostęp do Biblii, do wszystkich spraw, jak ten pastor czy przewodnik duchowy jakiś tam, którzy zgromadzają ludzie. Każdy ma rozum i powinien w tych wszystkich informacjach, przetworzonych informacjach przez te osoby, jednak kierować się tym, co samemu rozumiemy i dojdziemy. Bo my sami odpowiadamy, nie odpowiadamy w zbiorowej odpowiedzialności. Nie, że to, że jesteśmy w jakimś zborze, nie chroni nas przed gniewem Bożym, że tak powiem. To jest jakby społeczność ułatwia nam, pomaga nam, pokazuje nam, otwiera oczy, można dyskutować, można się wspierać.
można korzystać z czyjejś mądrości, ale nie w ten sposób, że ta osoba bierze za nas odpowiedzialność. W pewnym sensie jest to zbiorowa odpowiedzialność, ale tego, który przewodzi. To jest jego odpowiedzialność. Krzyż, że tak powiem. To jest jego odpowiedzialność, o tym jest powiedziane. Natomiast każdy jest jednostką indywidualną. Nigdzie nie ma powiedzianego w całej książce, całej Biblii, stary, tak zwany stary Nowy Testament, że przez to, że jesteśmy w jakimś ugrupowaniu, znika nasza odpowiedzialność. Tu jest powiedziane, co najwyżej, odwrotna sytuacja. Tu wcześniej się taki zwrot mignął, że będziesz wyłączony spośród swojego ludu. Mhm. I to w tamtych czasach zamykało już drogę do Boga, bo był to taki czas, że jakby uczestnictwo w przybytku, w ofiarach fizycznie składanych w całej społeczności trzymały i umożliwiały kontakt, umożliwiały złożenie wtedy ofiary takiej ze zwierzęcia, umożliwiało jakieś przebaczenie, tak? Jakąś nawrócenie się do relacji prawidłowej ze Stwórcą. I tu odwrotna sytuacja była, że wyłączenie z tego ludu Bożego, które wtedy zamykało w jakiś sposób drogę do Boga. Mhm. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy my jesteśmy po ofierze Jeszua, kiedy sami przecież mamy być kapłanami, mamy dostęp do Stwórcy poprzez Chrystusa, to już troszeczkę inaczej to wygląda. I nie możemy składać jakby, ponosić odpowiedzialności, znaczy jakby, źle mówię, słów mi brakuje, opierać się tylko na tym, że jesteśmy, na przykład wywodzimy się z rodu jednego z dwóch, z 12 plemion Izraela i w tym pokładać nasze zbawienie. Dzisiaj prawdopodobnie te jakieś tam resztki krwi z takiego czy innego rodu w większości ludzi na całym świecie mogą być, więc w jakimś zakresie tą krew możemy, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mamy. I dzisiaj jakby ten dostęp do Stwórcy nie sprowadza się tylko do uczestniczenia w obrządkach i w przynależności do tych pokoleń. Co już Nowy Testament o tym mówi, ale to już jest temat. Bo tak jak mówisz, chciałem to tak może pewną myśl, bo sporo myśli, ale tak jedną myśl skondensował, że każdy jest odpowiedzialny za samego siebie, ale to nie wyklucza dodatkowej funkcji odpowiedzialności. I w pewnym sensie tę odpowiedzialność tutaj Paweł mówił w liście do Efezjan, może ja przeczytam. Bądźcie podlegli sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowi, żony swoim mężu jak Panu, gdyż mąż jest dla żony głową, jak Chrystus jest głową dla zgromadzenia. On zbawiciel ciała. Tu tak, że Chrystus, że dla Chrystusa jest Bóg jego głową, dla żony mąż, dla męża Chrystus. Że jest ta pewna dodatkowa odpowiedzialność zarządzająca, bym tak powiedział. Dlatego też powiedziane jest, że nauczyciel poniesie większą odpowiedzialność za, jak wprowadza. I tą odpowiedzialność widzimy, bo mieli kapłani, którzy w dawnym Izraelu musieli nauczać lud. Król musiał nauczać mieć swój odpis prawa i też znać, bo on też był sędzią. Musiał to znać i musiał też przez te sądy też pouczać naród. O tym mówi tuż przed Eksodusem do Babilonu. O tym właśnie, jak bardzo kapłani źle postępowali i wykrzywiali też lud. I na odwrót, lud źle postępował, więc kapłani się mu
starali się przypodobać w jakiś tam sposób. Zobaczmy, za czasów Jeremiasza nie można było w 100% zaufać niejako temu systemowi, prawda, religijnemu, w którym naród izraelski żył. Podobnie za czasów Jeszui, prawda? I teraz zobaczmy, jeżeli przywódcy religijni, czy można powiedzieć cała ta góra, cała ta tak zwana śmietanka, tak daleko odeszła od słów Słowa Bożego, to zobaczmy, a przecież to była Boże zarządzenie, Boży lud. To Pan Bóg zorganizował, że miało być właśnie w taki, a nie w inny sposób, że mieli być kapłani i lewici, a jednak do końca nie można było im zaufać. O ileż bardziej więc nie możemy zaufać w pełni ludzkim społecznościom, oczywiście, ludzkim organizacjom, które powstały nie z woli Boga, z woli być może bardzo szczerych ludzi, no ale jednak, ludzi. Chciałem inny fragment przeczytać, bo w wyszukiwarkę 1 Koryntian 11 rozdział. Pragnę, abyście widzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, głową żony mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Ten chciałem fragment przeczytać. Tu jest ten kondensacja, co chciałem powiedzieć. No i właśnie o to chodziło później. Przecież Chrystus, jak przyszedł, to właśnie mówił, że to mięsiste serce przywrócić. Nie dla sztucznego zachowania takiego, że nakazane jest, no to zrobię to, ale mojego ducha nie ma. Nie ma mojego chcenia, mojego przylgnięcia do Stwórcy, mojego myślenia o tym, czy dobrze robię, czy zgodnie z Jego wolą w każdym kroku, który wykonuję. I to właśnie też w tym właśnie 29 wersecie, 18 albo 19 werset właśnie, ten, co wcześniej czytałam, jakby o tym mówi, że człowiek jakiś spodziewa się, że mówi sobie w środku, w duchu, że będę robił, jak będę chciał i tak mi się poszczęści, tak? Bo jestem w tym narodzie i tak dalej, tak? Będzie mi się dobrze powodziło. Będzie mi się dobrze powodziło. Ale co jest następne zdanie? Właśnie, że Jahwe wszystko widzi, że nie może tak być. Nawet jak ci się tu na ziemi jakiś czas będzie powodzić, to jednak zginiesz. Bo Bóg zna szczere, nieszczere zamiary twojego serca. Nie da się ukryć tego. To przed człowiekiem można to ukryć. Jesteśmy w stanie, ale nie przed Stwórcą. Więc no, jak jest takie przysłowie, że kłamstwo ma krótkie nogi. Oszustwo ma krótkie nogi. No, dzisiaj to może dłuższe ma jednak, ale ograniczone. Tutaj wiele rzeczy się powtarza, co później Jeszua też wykazuje pewne rzeczy, gdy mówi do tych, którzy go oskarżają, że czy widzicie, co robię, tak? Widzą, co robią, w pewnym sensie akceptuje, co robi, akceptują to, w sensie ktoś został uzdrowiony, czy tak, czy inaczej, z takiej, czy innej dolegliwości, ale ich serce jest gdzie indziej. I tutaj mamy ten pierwowzór, 30 rozdział, pierwszy werset w poznańskiej przynajmniej, bo tam chyba w tej to był ostatni z 29. Kiedy te wszystkie rzeczy spełnią się na tobie, błogosławieństwo, przekleństwo, które ci stawiłem przed oczy. Oczywiście tu można pokazać też, że to jest alegoria, tak? Ale to błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, ale to błogosławieństwo i przekleństwo oni już doznawali. Błogosławieństwem było, że ich karmił, dawał im wodę, mięso im dał, tak? Dostali w pewnego rodzaju wyprawkę, jak wychodzili z Egiptu. Widzieli przekleństwo, te bunty różne, różne inne sprawy. Widzieli to na własne oczy. Gdy weźmiesz je sobie do serca. Mamy tu dwa czynniki. Oczy, które widzą, w pewnym sensie akceptują, ale serce tam myśli po swojemu, tak? I też mamy powiedziane w jednym miejscu, że serce jest zwodnicze. Że czasami oczami
przytakujemy, a w sercu mówimy nie. Dlatego tutaj jest ważne, aby to była zgodność i w pewnym sensie to, co będę mówił o Duchu Świętym, to też tak działa. Też tak działa, że są rzeczy, gdzie oczy widzą, czyli fizyczność jest, a Duch Święty nie wchodzi, nie porusza. To serce jest jak kamień, bo ma jakieś tam swoje środowisko, nie wiem, jakiś zarządza w systemie całym funkcjonuje lub ma jakiś interes, biznes, który prowadzi. Wyobraźmy sobie człowieka, który żyje tylko ze świeczek na 1 listopada, tak? I teraz jeżeli to on pomaga ludziom bałwochwalcze jakieś praktyki robić, czy rzeźbi tam jakieś figurki aniołków, czy cośkolwiek i z tego żyje. Jeżeli dochodzi do niego słowo, Duch Święty, tak? Boży Duch, czy przez Jeszua, to różne drogi mogą być, do niego dochodzić i to jego, on może widzieć to, że przeczyta nawet, że nie można żadnych sobie robić rzeźby i cokolwiek na niebie i na ziemi, on to widzi oczami, bo przeczytał, a jego serce jest tam w tym biznesie, tak? Bo on powie, z czego ja będę żył. Rozumiecie, że tutaj musi być ta zgodność, dlatego wiele ludzi, których Bóg powołuje, naprawdę odcięli się, czyli obrzezali to serce, odcięli tą całą narość i poszli, tak? To też była specyfika tego narodu. Oni czekali na Mesjasza w tym czasie i to te różne ekranizacje też trochę oddają te nastawienie tych ludzi, że ich chcieli czasami niektórzy, a niektórzy nie chcieli, bo z jakichś takich, a czy innych powodów. To powtarza się w każdym człowieku i każdy jest inny, tak? Natomiast zastanawiające się, czy nie wiadomo jest, dlaczego jeden człowiek pójdzie, a drugi nie. Czego Bóg powołuje, tak, do Chrystusa, a jeden pójdzie, a drugi nie. To jest dużo niewiadoma. Chyba to jest relacja między poszczególnym człowiekiem a Stwórcą.